tej zbroi wszystko jest od linijki. Tu jest prosta linia. Tu jest prosta linia. Tu jest prosta linia. Tu jest prosta linia. Wszędzie są proste linie, nawet tu jest prosta linia. Widzicie, jaka prosta? Proszę bardzo. Wszystko jak od linijki. Idealnie pasuje. Szkoda, że na łeb tak dobrze nie pasuje. Szlak. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek. Dzisiaj zajmiemy się tematem wyjątkowym, ponieważ dzisiaj sobie porozmawiam o projektach Geometrica, czyli o wszystkich projektach, które są powiązane z Geometriką, czyli tworami stworzonymi przeze mnie i mojego tatę w ramach projektu Geometrica. Trochę tego jest, niekoniecznie dużo, ale najpierw wam to przeczytam. Początek. Geometrica to coś, o czym nigdy nie mówiono, ponieważ nigdy tak naprawdę nie nastąpiło. Geometrica to komplet bojowy wytworzony przez kapitana pogromców Michała Pawlaka oraz jego mistrza i nauczyciela Romualda Pawlaka, stworzony z cienkiej blachy bez stosowania standardowych metod obróbki kowalskiej, czyli podgrzewania metalu. Nie wydaje się to być zbyt skomplikowane i na pewno nie przyniesie takiego efektu jak standardowy pancerz, ale w historii królestwa jeszcze nikt nie kuł zbroi na zimno, przez co kapitan i jego ojciec zasłużyli na oddzielny fragment w kronikach otchłani. Większość elementów została wykonana dobrze, choć zdarzają się niedociągnięcia, ale po połączeniu w całość pancerz Geometrica jest charakterystycznie piękny. Nie doścignie on standardowych pancerzy, ponieważ jest zbyt cienki, ale będzie on uznawany za zbroję oraz dzieło sztuki. I oczywiście później do Geometriki doszły też inne projekty, tak? Ale tu właśnie zaczynając i kontynuując, mamy Proctarus Geometrica, tarcza dwuchwytowa. Czyli tarcza no nie ma jakiejś nazwy specjalnej. Tak wygląda od frontu. W sumie pokazywałem ją wam chyba kiedyś. W pierwszym sezonie. Umbo kwadratowe, bo to co się nazywa umbo, to właśnie jest umbo kwadratowe. W środku jest nacięcie na okrągłe, ale nie zostało wycięte, jest zasłonięte, tak, żeby nie wsadzać tam łapy. Jak ktoś by chciał, to by sobie mógł tam wyciąć otwór i tam trzymać, nie wiem, sobie batoniki na walkę, żeby nie być głodnym. To jest sklejka w takim właśnie kształcie, z wyciętym kształtem, wyciętym tym otworem i nałożoną blachą z jednej strony i owiniętą blachą. To jest bardzo ciężka tarcza. Jej bardzo niewygodnie się z niej korzysta. Jest dwuchwytowa właśnie. Jeden chwyt to taki, tu się właśnie trzyma rękę. A tu jest taki pasmowy właśnie tak jak tu. I on przedstawia... Właśnie tu się wsuwa rękę, tak? To się reguluje. Trochę łatwiej się to trzyma, aczkolwiek niekoniecznie. Po prostu tarcza jest za ciężka, trzeba mieć pewny chwyt. A tu mamy jeszcze z profilu umbo, tak? To idzie sobie tu wzmocnienie, a tu idzie sobie po kącie takie, żeby jeszcze było wzmocnione dodatkowo. Dalej mamy Vectarus Geometrica na pierśnik. I tutaj mamy pokomplikowane, bo musicie się przyjrzeć. Z boku to wygląda tak. Najłatwiej. Są paski do spinania. Ogon to jest tył. Takie o kręgosłup wzmocnionymi tymi. Tu jest klamra do naramiennika. Naramiennik będzie później. A tu jest front z symbolem królestwa. Symbol królestwa udało się wygiąć jakimś cudem. Na przodzie są większe te zęby. Tu też klamra do tego. A to jest montowane na takie haki specjalne. Jest oko, jest hak i to wchodzi ho. Przez co, dzięki czemu tu nie muszą być skórzane sprzączki i jest to wytrzymacze, a nie, że ciachniesz i się to rozpadnie zbroja na tobie. Tu mamy wektor z Geometrica na ramienniki. Na ramienniki duże, mało poręczne. Właśnie tu przypinane na pasek i tu też. Tak wygląda od góry, tak wygląda od boku. Używałem linijki przy rysowaniu tego, żeby ładnie wyglądało. Tu mamy nagolennik i krawasz, bo projekt jest ogólnie ten sam. Czyli taki. Nagolennik jest po prostu dłuższy, a w przypadku karawasza, ale karawasz w królestwie się mówi, nie karwasz.
To tutaj jest dodatkowo to jeszcze ta osłona, żeby ręka była z boku jeszcze dodatkowo zasłonięta. Dalej mamy hełm. Hełm, który mimo że wszystko jest kwadratowe i kanciaste, to hełm wyszedł zaokrąglony, no co na pewno na filmikach widzieliście wielokrotnie. Dosyć ciężko się go robiło. Dużo szablonów papierowych trzeba było zrobić i wszystko dobrze wykalkulować i wymierzyć. Mam wrażenie, że drugi raz nie udałoby mi się go zrobić. No i tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu. Tu mamy kurtkę wojenną Geometrica, albo kurtkę bojową, jak zwał, tak zwał. No to jest ta, w której się widzieliśmy parę razy. Filcem podszyta, purpurowa, z czerwonymi paskami. Fajnie mi wyszło. Ciasna w pachach, ale nieważne. I nawet ją raz wyprałem i się nie rozpadła, także dobrze zszyłem. Spodnie wojenne Geometrica. One są dziwne, nie umiem szyć spodni, trochę w kroczu mi nie pykły. Są strasznie luźne, że mógłbym się przestraszyć czegoś i tak miejsce w gaciach by zostało. Tu mamy rękawice. Rękawica, no to wełniana rękawica i na to taki pancerz na gumkach naciągnięty na rękę. Mało poręczny, ale jako dodatkowa ochrona w sytuacjach skrajnych może się przydać. W sytuacjach mniej skrajnych można sobie tym dłoń porysować. Taki będzie z tego pożytek. Buty. Buty o dziwo raczej wam nie pokazywam, ale buty uszyłem. Materiałowe prototyp. I na prototypie się skończyło, ponieważ no tak wyszło jak wyszło, że to wyszło strasznie. Właśnie to jest but. Tu jest taka zachodka na piętę aż za ścięgno. Tu jest blacha zasłaniająca piętę i ścięgno. Tu idzie to pasem i na tym pasie wisi sobie blacha, która jest tutaj. Tu jest taki kolec wystający, żeby można było przykucnąć i palce się zgięły. I ostatnia blaszka wygląda tak. Właśnie ta to, co jest tu. Tych butów wam nie pokażę, bo to była katastrofa. Tu mamy Proctarus Geometrica, miecz początek. Ten pierwszy metalowy, który zrobiłem z tatą. Dziwnie wygląda, ale może być. I pochwę jeszcze do niego zrobiłem. Tu mamy projekt Kite Brach, na pewno o nim słyszeliście, na pewno go widzieliście. Tak, nadal nie naprawiłem spustu. Muszę kiedyś to zrobić. I tu mamy Proctarus Geometrica, miecz Chaos. No na rysunku widać, że no rzeczywiście jest to chaos, pochewka taka prosta. W rzeczywistości ten miecz wygląda lepiej. No i to by było w tym odcinku na tyle. Zobaczymy się pewnie w kolejnym. Do zobaczenia i cześć.